Z dużą przyjemnością zapraszamy na to spotkanie. Witają Państwa Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Witam Państwa. I sędzia gwizdkiem rozpoczyna to spotkanie. Blisko już do bramki. Strzela! Pewnie zastanawia się, jak mógł spudłować w tej sytuacji. Świetnie podciął piłkę i perfekcyjnie trafia do adresata. Uwaga, może być groźnie. Za chwilę wznowienie przy linii bocznej wrzutem z autu. Piłka w pole karne. No i wyjaśniają groźną sytuację dalekim wybiciem. Katastrofalne podanie, łatwa strata. Bardzo łatwo przejął je rywal. Ależ niesamowity atak obrońcy. O to chodziło! Był naprawdę blisko, gdyby nie spalony. Od rzutu z autu rozpoczną grę. No i znowu aut. Są partnerzy obok niego. No tak, tu na pewno był spalony, choć minimalnie. Obrońcy stanęli na wysokości zadania, choć i tak nie było większych szans na zagrożenie bramki. Piłkę przejmują rywale. I piłka w rękach bramkarza. Przejęcie w środku pola, teraz oni mogą zaatakować. Faul, jaka będzie reakcja sędziego? Uderzenie, świetnie interweniuje. No teraz mają szansę. Dobry przechwyt, przejmuje teraz piłkę. I...
Kamara. Ach, zmarnował taką sytuację. Jest podłamany. Tym razem winowajca nie uniknie kary. W takiej sytuacji nie może być mowy o pobłażaniu. Końcówka meczu stanowczo należy do sędziego w pozytywnym znaczeniu. No, zawodnik doznał poważnego urazu. Będzie zmiana. Po pierwszej części remis bezbramkowy. Przed nami przerwa. Żaden z zespołów nie zdołał wypracować do przerwy wyraźnej przewagi. Może coś się zmieni w drugiej połowie, ale obie drużyny grają dzisiaj na podobnym poziomie, zgodnie zresztą z oczekiwaniami. Zapraszamy na drugą połowę spotkania. Technika i zgranie to są atuty, którymi imponują. No i strzał poszybował w trybuny. Technicznie był całkiem niezły. Gdyby przymierzył metr niżej, mogło być groźnie. Jest teraz atakowany, próbuje mu zabrać piłkę. Trener postanowił wprowadzić do gry graczy rezerwowych. Na ławce od razu zrobiło się poruszenie. No błąd, strata. No i świetnie teraz obrońca zmusił rywala do błędu. Najwyraźniej trener przygotowuje zmiany. Dobrze, ładnie i co ważne, skutecznie odebrał. Będą zmiany, zobaczymy, czy trener zmieni też taktykę. Wypoczęty zawodnik na pewno pomoże drużynie. Kapitalna wrzutka! I będą mieli rzut rożny. Będzie zmiana zawodnika.
Bardzo dobra postawa bramkarza. Znakomicie zachował się przy tym rzucie rożnym. Świetnie przewidział to zagranie i przejął. Bliska już do bramki. Ach, doskonale to przeczytał. Piłka zmienia właściciela. Strzela! Ależ wspaniała bramka. Dobrze, obejrzymy teraz tę bramkę pokazaną z innego kąta. Wymiana trójki graczy. Zobaczymy, co wniesie w grze zespołu. Popatrzmy na rezultat. 1-0. Końcówka tego spotkania. Kibice szaleją. Gorączka na trybunach, emocje. Wygląda na to, że rzeczywiście będziemy mieli tutaj fantastyczne momenty. Piłka praktycznie trafiła w przeciwnika. Nie musiał się ruszać. Jest okazja, ależ wspaniale. Piłka już poza boiskiem i oto rzut rogi. Piłka poza boiskiem i wznowienie od bramki. Zobaczmy w powtórce bramkę, po której prowadzę. Świetny, mocny strzał z dystansu, prawy dolny ruch. Rzut wolny. Znakomita sytuacja. Meczu. Zwycięstwo 1-0. Bez wątpienia wygrana w dzisiejszym meczu doda zawodnikom pewności siebie. Owszem, niby to tylko sparing, ale wysokie morale może być ważne w meczach o punkty. Może być zadowolony ze swojego występu. Grał na miarę swoich możliwości. Trzeba powiedzieć, że gdyby nie on, nie wiadomo, jak potoczyłyby się losy tego spotkania. Na szczęście był na boisku i zdobył bramkę, która dała im prowadzenie i w ostatecznym rozrachunku przyczyniła się do zwycięstwa.